Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Patrzol i dzisiaj powiem Wam, jak odebrać nowy, darmowy, koreański pakiet startowy. Chyba tak to będzie się nazywać. Jest tam alpejski as koreański, 300 fadolców i lotnia. 300 fadolców i lotnia, to jest wszystko za darmo. I teraz tak, nie wiadomo, czy to na 100% działa, ponieważ są przecieki, że to działa, niektórzy już podobno odebrali, nie wiem. Aczkolwiek lepiej to sprawdzić, dlatego wam, dla Was to nagrywam. Na 90% to działa, więc jest ok. Robimy tak, wchodzimy do gry. Klikamy ustawienia, klikamy język koreański. Potem pamiętajcie, ile trzeba razy kliknąć, żeby wrócić, bo jest naprawdę katorga z tym, żeby wrócić na normalny język. Klikamy język koreański i mamy, widzicie, tutaj jest ten nowy, darmowy właśnie pakiet startowy. Tu macie alpejskiego asa koreańskiego, macie lotnię taką koreańską, macie do tego 300 fałdolcy. I teraz tak, wchodzimy w grę, wchodzimy, klikamy plac zabaw, to jest tutaj po ikonce, widzicie, klikamy plac zabaw. Wchodzimy do gry. I teraz tak, nieważne czy macie dobieranie, czy niedobieranie. Chodzi po prostu o to, żeby zrobić na placu zabaw parę misji. I wam pokażę teraz co i jak, nie będę tego montował ze specjalnie, tylko pokażę wam dosłownie jak to krok po kroku robić, tak jak wy to będziecie robić. Teraz tak, czy mi kogoś dobrało? Nie. 400 FPS-ów, o kurczę. To nie, ze 400 FPS-ów. Dobra, na razie mi nikogo nie dodało. Ja dzisiaj też idę się wyspać, żeby jutro jakiegoś streama fajnego poprowadzić, fajne gierki, żeby były, bo dzisiaj jestem masakrycznie niewyspany. Dwa dni, dwie godziny spania. To wiecie o co chodzi, nie? Dobra, i teraz tak, lecimy tutaj, na Loot Lake'a. Bo to jest ważne, lecimy na Loot Lake'a. Czemu gram Bambikiem? Nie wiem, żebyście się pytali w komentarzach, nie wiem czemu gram Bambikiem. Chciałbym to zmontować, a tak mi się już nie chce tego wrzucać do programu. Bo idę spać. Idę spać. Lecimy na Loot Lake'a. Tam gdzie są automaty z tymi wyzwaniami takimi, wiecie, minigierkami. O, to są minigierki się to nazywa. I teraz tak, dolatujemy. Zapraszam Was na stream od rana, będzie stream. Trochę gierek z widzami zrobię. Więc będzie ok. I teraz zobaczcie co się dzieje. Niewiele, że dobra. Dolatujemy, bierzemy szary automat. Wszystko z szarego automatu bierzemy. Aha, zapomniałem, że mam ustawienia zmienione. Nie, to nie, to bierzmy jeszcze budowanie. Ok. I teraz tak, mamy, nie mamy trzech różnych. Czemu mi się tak zrobiło? Buta potrzebuję jeszcze. Dobra, teraz mamy trzy różne. I teraz tak, bierzemy budowanko. I zaczynamy gierkę. Po prostu zaczynamy gierkę, nieważne ile to możecie robić, patrzcie, to możecie zrobić tak. Wystarczy takie coś, wystarczy zrobić gierkę, nie musicie tego budować jak najszybciej. Po prostu wystarczy być w grze. Druga sprawa. Bierzemy tą arenę. I ta arena polega na próbie czasu, czyli ta co mieliście w misjach. Ej, zajczyło? Chyba jednego nie wziąłem, czy wziąłem? I teraz tak, nie wiem, bo tu się zbugowało. Czy to jest ok? Ja bym to zrobił jeszcze raz. Na wszelki wypadek bym to zrobił jeszcze raz, bo to się zbugowało, jak widzicie. Nie było tego z wynikiem. Oj. Aha, to jest inny teraz? Gdzie to jest? Tutaj. Nie wiem teraz gdzie... A, tu jest. Dobra. Boże, ale się zagmatwałem. Dobra, i już koniec chyba, tak? Tak, pokazujemy sekundy, ale to chyba już koniec. Dobra. Czyli to zaliczyło. Dobra. Nie wiedziałem, że to tak zalicza. I robimy jeszcze to. Czekajcie, to musimy sobie znaleźć miejsce. Robimy jeszcze to. Bierzemy sobie M-kę z automatu. I zaczynamy tą gierkę jeszcze. Też nieważne jaki wynik. Nieważne jaki wynik, tu zapomniałem, że nie mam kamerki na tym. Po prostu strzelamy do tego. Nie trzeba, wiecie, spieszyć się, trzeba dobywać jakoś specjalnie.
Dobra, 5000 punktów, spoko. No i dobra, i zaliczone. I teraz tak, co robimy? Bo teraz jest najbardziej istotne. Pamiętajcie, że jeżeli robicie misje na dzienne, tygodniowe i tak dalej, to nie możecie wychodzić z gry. Tu to jest tak samo, tu tak samo działa. Nie możemy wyjść z gry, ale możemy iść zabić się w strefie. I teraz tak, możemy... Nie pamiętam, tu się zmieni drużynę? Nie, to jest odwróć się, dobra. Możemy się odrodzić. Możemy się odrodzić i lecieć jak najdalej do strefy. Bo ta strefa już na końcu strefa bije po 10, więc... Więc warto do tej strefy sobie polecieć i tam zginąć, więc ta, lecimy do strefy. Strefa tam bije po 10 i tyle, i giniemy i wychodzimy z gry. I tak, najważniejsze, jeżeli już to zrobimy, to do 28 listopada, bo teraz mam listopad, tak? Tak, do 28 listopada dostaniemy tego skina. Jeżeli to jest 100% informacja, to mega fajnie. Alpejskiego asa bardzo bym chciał mieć, bo nie mam, nie kupiłem wtedy jak powinien być, coś jak powinienem kupić. Więc wystarczy to zrobić i powinno to działać. Dlatego też jestem ciekawy, czy mi to zadziała. Robię to już drugi raz, tak for fun, żeby to nagrać po prostu. I już raz to robiłem na streamie. Dobra. W takim razie idę się zabić do strefy. Pamiętajcie, wlećcie do strefy i tam się utrzymajcie na parasolce, żeby was zabiła. W sumie mogę wam to dokończyć. Kto ogląda do końca, niech napisze. Kto do końca ogląda, jak się zabijam jeszcze w strefie, niech napisze komentarz. Jakieś tam serduszko się znajdzie. I pamiętajcie, że jeżeli wam pomogłem, to subskrypcja, łapka w górę, dzwoneczek, jeżeli wam pomogłem. Jeżeli nie, no to JP we mnie. Dobra, zbudujmy się teraz jak najwyżej, na wszelki wypadek do tej strefy dolecieć, prawda? A, i od razu odpowiadam na pytania, kto jeszcze jest. Nie ma za to bana. Nie ma za to bana, bo to jest tylko i wyłącznie zmiana języka i robienie sobie automatów. Nie mogą wam za to dać bana, więc nie macie się o co martwić. Dobra, ja lecę do tej strefy, zobaczycie, że mnie zabije i będzie GG. Ale ładnie ta woda wygląda. Dobra, teraz strefa po 10. Nie wpadnijmy tylko do wody. Zdąży mnie zabić strefa. Chyba. 3, 2, 1, dobra, easy. Dobra, skończyła się gierka. Teraz czekamy tylko i wyłącznie, kiedy nam dadzą skina. Możemy już zmienić język. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, się z wami żegnam. Na razie.